Zapraszam na kolejny odcinek Drabiny Sztuki. To będzie bezpośrednia kontynuacja 10. odcinka, w którym zajmowaliśmy się zagadnieniem kontrastu. Chciałbym pokazać Wam jeszcze kilka dzieł, na które ostatnim razem nie starczyło nam czasu, żeby to zagadnienie kontrastu, kontrast jak najlepiej unaocznić na przykładach. Zapraszam. Przyjrzyjmy się figurze autorstwa Niki de Saint-Phalle. Mamy tutaj kontrast kolorystyczny między monochromatyczną, czyli jednokolorową powierzchnią jak gdyby ciała tej kobiety, która jest przedstawiona, i kolorową, bardzo barwną, wielobarwną sukienką, czy jakimś rodzajem kostiumu kąpielowego, który postać nosi. Oprócz tego, że tutaj też to zagadnienie ruchu i masy wydaje się dosyć istotne, bo cała figura, która raczej jest no taka dobrze zbudowana, masywna, jest oparta tylko na jednej nóżce, w takiej skaczącej, wznoszącej się do góry pozie, to warto tutaj też powiedzieć o tym kontraście fakturowym, to znaczy o różnicy między chropowatością a gładkością. I nie wiem, czy mam rację, bo nie widziałem tej rzeźby na żywo i patrzę na nią tylko na fotografii, ale na fotografii ta część kolorowa kostiumu wydaje się trochę gładsza od tej ciemnej, czarnej części wyobrażającej ciało. A teraz pora na rzeźbę, która chociaż też jest z końcówki lat 60., to jest bardzo na czasie. Łapka w górę. W przypadku wielkiego kciuka Cezara widzimy inny rodzaj kontrastu. Cała rzeźba jest bardzo błyszcząca, ale to, co rzuca się w oczy, to ta gładka, lustrzana, wypolerowana powierzchnia paznokcia i pobrużdżona, chropowata faktura tej skóry. Podobny rodzaj kontrastu, to znaczy kontrast faktur i chropowatości i płaskości, widać na pracy Richarda Longa z 1967 roku pod tytułem Sahara. Nie, tak naprawdę nie mam pewności, że ta praca nosi tytuł Sahara, ale była zrobiona na Saharze, więc przyjmijmy, że nazywa się Sahara. W każdym razie linie, które artysta stworzył na powierzchni Ziemi, to przejaw sztuki zwanej land artem, są właśnie płaskością, która jest widoczna tylko dlatego, że wyróżnia się z krajobrazu, który jest kamienisty i chropowaty. Ze względu na ogólną płaskość tej realizacji możemy mówić chyba o kontraście faktur, to znaczy chropowatości i płaskości, ale gdyby podobny rodzaj zabiegu zastosować do trochę większych obiektów, to znaczy bardziej wystających, no to moglibyśmy mówić już o nieco innym rodzaju kontrastu. Weźmy sobie na przykład pomnik mauzoleum martyrologii w Treblince Franciszka Duszeńko i Adama Haupta. Tutaj, patrząc na te kamienie, macewy, groby, które wystają w kręgu otaczającym pustkę, po prostu pole trawy, możemy powiedzieć, że mowa o kontraście właśnie pustki i jakiejś pełności, to znaczy przestrzeni, która jest wypełniona czymś, i przestrzeni, w której w pewnym sensie nic nie ma. Gdzieś na styku kontrastu przestrzeni pustej, wypełnionej i kontrastu na przykład użytych materiałów sytuuje się następująca praca. Spiralna grobla Roberta Smithsona. Można by powiedzieć, że jest tutaj kontrast między ziemią a wodą, to znaczy ewidentna różnica, która umożliwia w ogóle stworzenie tej pracy. Można by tutaj też mówić o kontraście sypkości, płynności, twardości, miękkości, o kontraście suchości i mokrości itd., itd. Są oczywiście też takie banalne rodzaje kontrastu, jak kontrast walorowy, czyli między ciemnym a jasnym. I tutaj przykładem może być praca Susan Rothenberg, przedstawiająca konia. Ale chyba najciekawszym i najbardziej wartym wspomnienia z mojego punktu widzenia rodzajem kontrastu jest kontrast, który nazwałbym sobie kontrastem semantycznym, znaczy znaczeniowym. I mam tutaj na myśli taki rodzaj kontrastu, kiedy pokazujemy jakieś dwie rzeczy, czy jakieś dwie właściwości, które kojarzą się albo znaczą coś, co jest ze sobą w sprzeczności. To znaczy, na przykład, zestawiamy ze sobą znak zakazu i znak nakazu.
One oczywiście różnią się dosyć mocno wizualnie, jeżeli mówimy o znakach drogowych, ale przede wszystkim znaczą dwie rzeczy, które są skrajnie różne i ze sobą kontrastują. Przykładem takiego rodzaju kontrastu w sztuce mógłby być na przykład Roman Opałka, który starał się namalować czas. I tutaj mamy bardzo duży kontrast, to znaczy czas i coś, co jest płynne i ucieka i nie da się go zatrzymać, i próba jego zapisania, zestalenia, jakiegoś zachowania na obrazie. Myślę, że podczas tego krótkiego przeglądu, tej krótkiej prezentacji pojawiło się bardzo dużo wątków i niektóre z nich wymagają rozwinięcia, a niektóre jeszcze do powiedzenia, więc zostawmy sobie to na następny raz. I co? Do następnego razu.